pan Paweł, bloger piszący o technologii, chce ode mnie oceny poprawności wykorzystania słowa adopcja w kontekście upowszechniania jakiejś technologii. Na przykład, czy można powiedzieć albo napisać tak, o integracji modułu LTE w tablecie mówiło się już przy okazji premiery iPada 2, ale wtedy adopcja tego standardu na świecie była stosunkowo niska. Czy rzeczywiście słowo adopcja tutaj pasuje? Mamy czasem kłopoty w rozróżnieniu między adoptowaniem i adaptowaniem. I popełniamy tutaj te przejęzyczenia. Adoptowanie to przysposobienie dziecka najczęściej. Prawne uznanie dziecka jakiegoś za swoje i cudzego dziecka oczywiście. A adaptowanie no to przystosowanie. Często mówimy o adaptowaniu jakiegoś dzieła literackiego na przykład na film. I podobnie jest, ale tu już mniej jest pomyłek, z adopcją i adaptacją. Tutaj te słowa różnią się już znacznie. Ale ciągle myślimy, że adopcja ma jakiś związek z dziećmi. Dlatego też użycie w tym kontekście słowa adopcja może nie być stosowne. Wydaje się, że może adaptacja byłaby bardziej naturalna. Tymczasem jednak słowo adopcja miało także inne trochę znaczenie, używane w specjalistycznych tylko tekstach. Chodziło o przystosowanie obcego prawa do prawa danego kraju, no na przykład polskiego. I wtedy mówiliśmy o takich rozwiązaniach, kiedy jako adopcji, kiedy przyjmowało się jakieś prawne rozwiązanie obce na naszym, powiedzmy, terenie. Może o takie znaczenie tutaj chodziło. Gdyby tak było, no byłoby wszystko w porządku. Wydaje mi się jednak, że ta adopcja tutaj zdecydowanie nie pasuje, choćby dlatego, że dla nas to przede wszystkim przysposobienie dziecka. No czasem jeszcze adopcja to było przyjęcie do herbu szlacheckiego, także bardzo to związane było ze sprawą no właśnie schedy, testamentu i tak dalej później. Drugie słowo, które wzbudza wątpliwości pewne, obce słowo i w kontekście internetu prawdopodobnie Państwo więcej mogliby powiedzieć o tym słowie niż ja. Chodzi o słowo trollowanie i nazwanie człowieka, a może nie tyle człowieka, ile jego reprezentacji internetowej trollem. To jest krótkie i wygodne określenie, stosowane bardzo powszechnie, nie tylko u nas. I ten troll kiedyś to był złośliwy duch, taki podziemny duch w skandynawskich mitach, w skandynawskiej całej legendach. Trolle występowały jako istoty niezbyt przyjazne, raczej nieprzyjazne człowiekowi i trolle przeszkadzały innym, no były po prostu duchami złośliwymi. Ten troll w internecie, który wtrąca się i coś tam wprowadza, Państwo wiedzą lepiej ode mnie prawdopodobnie co, jest także kimś, kto chce przeszkodzić i rzeczywiście przeszkadza. Stąd też takie częste nawoływania internautów nie karmić trolla, a więc nie dyskutować z nim. Nie dyskutować z nim. Takie trollowanie jest jednak trochę zabawne przez odwołanie do mitów, do legend, nawet czyniące z tego złośliwego karła, bo to takie niskie były istoty, coś no, w internecie, może nie sympatycznego, ale no, rozumiemy tego trolla trochę, choć go nie lubimy. Wreszcie jeszcze jedno obce słowo, które wzbudza wątpliwości. Jak to jest z epizodem? Czy Filifionka, dziękuję za taki liścik i Filifionka, od razu mi przypomina Muminków oczywiście. Czy słowo epizod, pyta Filifionka, nabrało nowego znaczenia? Myślałam, że epizod to coś krótkiego, mało ważnego. Tymczasem pojawiają się epizod pierwszy, epizod drugi jako zamiast odcinek pierwszy, odcinek drugi. Otóż to dawniejsze jest właśnie znaczenie. Epizod to był jakiś fragment
w dziele artystycznym, w literackim, w dramacie, w filmie później. I te epizody, które wcale nie musiały być nieważne, one mogły być istotne dla rozwoju sytuacji. Te epizody, tak właśnie, to słowo z greckiego, epeisodion, i to słowo oznaczało coś wyciągniętego z jakiegoś dzieła, albo też coś, z czego to dzieło się składa. A ponieważ one były zazwyczaj krótkie, to też mówiło się o jakimś fragmencie naszego życia, że to tylko epizod, że to nic takiego bardzo ważnego, że z tego niewiele może wynikać. To jest tylko epizod. Tak przynajmniej, no, najczęściej tak właśnie używano tego słowa. I stąd też może nam się wydawać, że epizod, to drugie znaczenie, stało się podstawowym. Epizod, a więc nic specjalnie istotnego. Ale na określenie odcinka jak najbardziej właściwe. Pozdrawiam Państwa.